Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nightmatter. Dzisiaj niestety solo, nikt mi towarzystwa niestety nie dotrzyma. Kibiego nie ma, pewnie wraca do domu, bo dzisiaj czwartek. A my jedziemy, chyba zagramy sobie rankingowy. Oj, nie to wcisnąłem, przepraszam. I tradycyjnie Talia Eredina, bo Talia Foltesta jest niedopracowana. A i przy okazji zapowiem wam nową serię, jedną z gry starej, aczkolwiek bardzo wciągającej, bardzo ją lubię. I to jest Jade Empire. Dzisiaj powinien się pierwszy odcinek pojawić z samego początku. Nie wiem, czy się wyrobię, ale wracamy do gwinta. Bratobójczy bój. Tak, usuniemy to. Jeszcze było można. To. O to mi chodziło. A dobra, bo on przyda mi się. Dzisiaj jeszcze, jeżeli też się wyrobię, powinien wejść jeszcze odcinek CS-a. Nie wiem, czy solo, nie wiem, czy z ekipą. Nic nie obiecuję. Na razie nikogo nie widział na TS-ie. Ale chyba zagram, wracając do gwinta, zagram chyba tradycyjną moją taktyką, czyli pominięciem pierwszej tury. Aczkolwiek mam ducha lasu, więc bym mógł jeszcze zagrać teraz mgłą. Tak, tak, zagramy mgłą, potem pominiemy turę. To chyba też gościu gra pod pogodę. Można byłoby jeszcze chyba... Bezbytnio tego nie spaprać, ja Ekimo za bardzo nie gram, bo gram bardziej pod pogodę. Więc zagramy chyba Ekimo. Tak, i będzie musiał się wyrypać jeszcze z postaci on. Ja mam 12. No, aj. Ja na jego miejscu bym jeszcze zrobił kopię którejś z tych kart. Ale, pomijamy. Aha. Och, katarzycho. Aj, powiem wam dobrą wiadomość. W końcu zdjęli mi ten pieprzony gips. Nareszcie, wolno od gipsu, normalnie mogę chodzić. No normalnie może jeszcze nie, ale chodzić mogę. Jest, ta karta została ta co trzeba. Dobrze jest, nie narzekam. Więc trzymamy i jesteśmy po tej samej. O, niestety nie będę mógł zagrać za bardzo pod mróz. Nie wiem po co zagramy. Chyba że... Miejmy to za sobą. Się zastanawiam, czy przypadkiem nie lepiej będzie w tej piątki wypierdzielić. Tak, tak zagramy. Odporność i przeniesienowska, tak to będzie ta karta. Jep. Coś czuję, że źle zagrałem. No ale zobaczymy w swoim czasie. Jak mam, nie będzie mi później potrzebna, więc... A, pamiętajcie, że lodowy golem jest po reworku i teraz... Pierw golema, a potem ewentualnie umiejętność zaklęcia mrozu. Trzeba sypnąć. Muszę wygrać tą turę, żeby przynajmniej... Trochę będę się musiał skarb wysypać. Może być ciężko. Nie, tą kartą nie zagramy. Zagramy sobie wami. Źle, 4 punkty mi zabrakło. Źle przeliczyłem. Teraz zagramy o tą kartę. Ała, kto to jest? Stary grot, obudzony. Ała.
I teraz by się bardzo mróz przydał. Dobra, to zagramy albo mogłem nie przerzucać jego, a poczekać na jego ruchy. Chociaż gdyby teraz mróz zagrać, ewentualnie jeszcze mgłę. Tylko czysto ewentualnie. Widzę, on za bardzo pod pogodę nie gra. Zaraz chyba gościu mgłę zagra, coś tak czuję. Także my zagramy teraz sobie mróz. Spokojnie, nie wiem co robię. Mam nadzieję. Kurno, zapomniałem, że ja mam jeszcze tego mglaka. Nie mglaka. O, katakana. O, uczuł czyste niebo. Wysypał się z kart. Dobra. Zagramy. Muszę oszczędzać te karty, bo będzie lipa. 2, 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 2. O, same dwójki. No nic. Ale jeżeli, o ile dobrze pamiętam, podobno gwinta nie grałem. No i lipa. No nic. No kurna mać, jak on działa. Zmniejszyć wszystkich jednostek w przeciwległym rzędzie poza złotymi o 2, jeżeli pod koniec będzie 2 lub mniej jednostek, przemień w stary grot śpiący. Kurna mać, mrozu już nie mam. Nienawidzę tego zaklęcia. On normalnie miota mną jak szmatą. To twój zły dzień. Nie dogonię go, już nie ma szans. Właśnie jak teraz działa ta karta? Trzeba przeczytać pod koniec. Co dwie tury pokoń zniszczy inną najsłabszą jednostkę w rzędzie i do nich złota dodaje siłę do siły tej jednostki, czyli teraz w sumie nawet na mróz byłaby w miarę odporna, bo co rundę dodaje jej sił. Czyli teraz wychodzi na to, że grota pochłonie. Kurna, no nie wiem jak tutaj grać. Redynem nie zagram, a on ma trzaskający mróz, więc tam go ulewny deszcz. Czyli może zagrać trzaskający mróz. W sumie to by mi sprzyjało. Dobra. Gramy lodowym gigantem. No i teraz nie zagra, bo patrzył na kartę. Na pewno nie zagra trzaskającego mrozu. Oni są z roju? Czekajcie, pokażcie. A no, należą do roju. Żałuję, że nie mam mrozu. Tak bym go... No wyciska się cały skarb. Czemu kot wie halo, halo, halo? A no tak, bo jeno wpłynęło mi, to pewnie była moja. 6, jeszcze bym użył tam karty, on zostanie. Dupa. Wygrałem. No nic. To będzie zagrać. Jeszcze mi został Eredin. Ale jak on zagra trzaskający mróz, to po prostu będę go całował po nogach. Nie, nie zagra trzaskającego mrozu. Dobra, przegrałem. Chyba zagram jeszcze jeden meczek dla was. Tak sądzę. Tak, tak, przegrana. No nie szpanujcie. Wyjdź, pogratuluj. Następna.
A jak uzbieram. Zobaczymy ile mam. Będzie level? Nie, nie będzie. O, brakuje. Umiałem, no już byłem zawsze, zawsze jestem blisko dwójki i nigdy nie mogę przejść. No pomóżcie mi trochę, ludzie. Ej. Dalej o Forzesta nie zagram rankingowy. No nic. Zagram potyczkę, ale zagram za to Talio Foltesta. Zobaczymy, czy znajdzie. Bo nie chcę się za bardzo ciąć odcinka. O, znalazło. Północ się korzy. Takie jest jej przeznaczenie. Naprzód! Do boju! No właśnie, czekaj, jak go też chyba przerobili, zauważyłem teraz. Jak go przerobili? Dobra, wymieniamy coś z tego. Nie, Aremba się skaże swoją bazową jednostkę na pole bitwy. Inną niż dziadowca Rembaczy i zagra jej egzemplarz w talii. To nie, to mi się przydadzą. Skrześ, nie, to mi się przyda na później. Musisz zagrać wykopie bazowe te jednostki. Przepraszam, to w sensie trochę. Moja wina. No nic, dobra. Nie wymieniamy. Akceptuj. Nie lubię grać, bo ta talia Nilfgaardu jest tak zrobiona. No, według mnie po prostu jest chujowo zrobiona, no. Przepraszam za przekleństwo, niestety. Dobra, wskaź swoją bazową jednostkę, czyli bym mógł w sumie zagrać tak, ich postawić tu i pominąć turę. Aczkolwiek bym mógł jeszcze to zagrać. Tak zastanawiam, to nie, to mi się przyda na drugą rundę. Dobra, zagramy tymi. Jesteś jednym z nas, czy nie? Aj, na polu bitwy, dobra, źle przeczytałem. Znowu moja wina, mogę przegrać. Ewentualnie mogę zagrać jeszcze chyba wami. Zwiększ siłę wszystkich twoich komandosów. Po twojej stronie znajdują się przynajmniej trzy redańskie elity, zamieniem złote. Do końca rundy lub do momentu ich osunięcia. Będzie się musiał wysypać skarb. Taka gra by to ofensywnie mi... ofensywnie? Tak, ofensywnie trochę mi źle będzie popatała. No właśnie. Ale dodał mi kartę, więc... Trudno, że ma wygląd na nią, ale mi się przyda. Zwiększę o 3 siłę następującej liczby jednostek po swojej stronie poza złotymi. Ale mi oszczędzi. Dobra, pomijamy. Pasujemy tą. Trochę mi pomógł w sumie. Tak coś jakby dodało. Wiedziałem, że wysypi się skarb. Nie wiem po co. No tak, bo on dodaje mu wierność. On, z tego co widzę. I on nas zostanie. No, mówiłem. Żałuję, że nie mam deszczu, aczkolwiek na moją rękę teraz co mam, się nie przyda. Muszę popatrzeć. Właśnie następny odcinek w windzie. Chyba zagram. Złożę w końcu sobie talię pod Emhyra. I nimi trochę pogram. Te dwa mecze nagram. Pójdź wam, rozum nie mam, a przydałby mi się. Dobra, zagramy nimi. Trochę duże ryzyko. Nimi graj, bo zanim dobiję 21, to trochę czasu minie. Będę się musiał wysypać z kart. A on może teraz turę pominąć. No ja oczywiście bym tak zrobił. Znów na front. Ale.
Ale to ja. O. Przydasz mi się. Jep. Nie, zbyt dużo mi to nie pomogło. Wybierz dowolną złotą kartę, przyjmij ją srebrną. To nie, mi się nie przyda. Aaaa, mam złotą. Trzy, nie mam chyba bodajże dwie w talii. I tej tak nie za bardzo mi to pomaga. Większy chyba mam jedną. Nie, ich mi się nie opłaca. Chociaż... Nie, dobrze, zagram, spróbujemy. O, i teraz zagramy jeszcze pod tym nim. No tutaj zero, czyli raczej po dwóch turach się nie przemieni z powrotem złotą, mam nadzieję. Powinno dobrze, w końcu ktoś musi wygrać, to jedną rundę wygrać, a potem grać na całość. Kuźwa. Przepraszam. Dobra, spróbujemy. O, nie chuchu. 29, w sumie jest szansa, mam 30, to będzie 10, będę miał 39. Ale no... Nilfgaard ma za potężne karty, według mnie CD Projekt powinni trochę znerfić, jak to powiem. Niektóre karty. Nie mówię o tych, ale no właśnie na przykład o tych trochę mniej. No bo o 12 zwiększają, no... To jest według mnie chore, bo nikt nie zwycięży z taką talią Emhyra. Według mnie to jest chore. Wskazuje bazową jednostkę polowizyjną niż... Wiedziałem, mówiłem ci, baraniu bie! Kurde, nie mogę. Zabijałem za mniej. No nic. No będę musiał zaraz buffować ich, no. Ale zbafuję chyba tu, w tą stronę. Jakim cudem, co to daje? Trzy, dziewięć, jedenaście, dwanaście, jakieś dziesięć. O Jezu, nie umiem liczyć. Moja wina. A nie, dobrze. Tylko nie wiem, ile brygada ma. No, ta talia jest nie do rozpieprzenia. Zwiększ siłę o 2 za każdym razem, gdy po twojej stronie pojawia się złota karta. I jasne. Nie gram za bardzo tą talią, ale nawet zrobiłem wyjątek. I zagrałem. Bo osobiście wolę talię potworu. Takie jest jej przeznaczenie. Ty mały chuj. Raz za wozę, raz na kozie. No dokładnie. Tu 10 to on zwiększa o 4, czyli 14, 8, 7, 8. Ile policzyłem? 14 plus 4, 18. Kuźwa. Dobra, nie warto, bo mi liczenie nie wychodzi. Mogłaby mi się przydało, bo nie gram za bardzo pod takie karty. I pójdziemy bardziej tu w tą stronę. Dobra. No nie dogonię go, no nie ma takiej opcji. Powinni, według mnie, jeśli będzie trzeba, tak przez następne 2 tygodnie, ta talia będzie tak potężna, no, znaczy talia, te karty Emhyra, bądź nie wiem, jakiegokolwiek z Nilfgaardu, talia nilfgaardzka będzie tak potężna, będzie trzeba, to napiszę osobiście do CD Projekt Red, żeby to trochę znerfili. Dobra. Tylko to mogę? A, bo to kopię. Leżej! Mam nadzieję, że dogonię. Bo będzie lipa. Ale kup. O kuźwa. No nie ma już szans. Drugiej rundy z nim nie wygram. O 4. 4. 12. 14. 16. Plus 9. O kuźwa.
nie wiem, 10, 18, 21, 25, 31, 35. Kurde, no zabrakło mi. Ah, udało się. Jest, jest. Panowie, panowie, panie widzowie i panie widzowie, udało mi się. Wygrałem jedną rundę. No ale on ma 36, no nie ma takiej opcji, żebym z nim wygrał. No z taką kartą na pewno nie wygram. Nie wiem, no zastanawiam się. Przenieść. Tak, na pewno. No jasne. Tak, dowal mi nawet na sam koniec. No. Dobra, i to by było chyba na tyle. Dwa mecze niestety przegrane. Bywa, zdarza się każdemu. Ale GG, bo dał mi jedną rundę. Także to by było na tyle. Do następnego odcinka. A, przypominam, niedługo rusza następna seria, więc jeżeli to oglądacie, jestem albo w trakcie nagrywania pierwszego odcinka z serii, albo w trakcie renderowania i IPTS-a znajdziecie w opisie, tak samo jak reflink do G2A. Dzięki temu reflinkowi i wy zarobicie, i ja. Także trzymajcie się.